też, proszę Państwa, napisał taką wspaniałą, dyplomową pracę o Warszawskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Ta praca okazała się na początku XX wieku i w tej pracy jest bardzo dużo informacji o Uniwersytecie Warszawskim, bo właściwie te dwie instytucje ze sobą już od prawie dwóch stuleci współpracują. Aleksander Krausor też bardzo udzielał się w spotkaniach wychowanków i spadkobierców tradycji szkoły głównej. Brał udział w obchodach 50. rocznicy otwarcia, zamknięcia szkoły głównej. I wiele tych materiałów historycznych znajduje się do dzisiaj w bibliotece uniwersyteckiej wybranej.